Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam Cię na rozpakowanie bezprzewodowych słuchawek firmy Arctic. Jest to model P614BT, czyli słuchawki na Bluetooth. Z tego co sprawdzałem, to kosztują jakieś 174 zł. Jak widzicie, komunikują się poprzez Bluetooth w wersji 4.0. Posiadają NFC, kodeki APT-CSR, wbudowany mikrofon. I już sobie szukamy jakichś głębszych specyfikacji, może coś jeszcze będzie fajnego. Widzimy oczywiście same słuchawki. O, mamy kilka ciekawych informacji. Miejsce NFC, przyciski wielofunkcyjne, komfortowe nauszniki, regulowany pałąk, wytrzymały pałąk i aż 30 godzin używania słuchawek na naładowanej baterii, czyli naprawdę dużo. Mamy opis poszczególnych składowych też tych słuchawek. No i mamy specyfikacje. Pasmo przenoszenia standardowe od 20 Hz do 20 kHz, przetworniki 40 mm, oporność 32 ohmy i bateria o pojemności 850 mAh. Waga słuchawek 142 g, czyli można je zakwalifikować jeszcze do wagi lekkiej. Dobrze, informacje znamy, otwieramy. I proszę, słuchaweczki już elegancko zapakowane, można je od razu wyjąć. No i jakie robią wrażenie, powiem Wam, że całkiem dobre. Zobaczcie, regulacje mamy jakby nie było metalowe. Tutaj mamy też elementy z aluminium bodajże oraz tu jest szczotkowane, więc fajne w dotyku, fajnie to się prezentuje. Logo firmy Arctic, widzicie też już przyciski sterujące, głośniej, ciszej. Tutaj mamy porty do ładowania chociażby tej baterii wewnętrznej, jakaś dioda do przodu, do tyłu, przyciski. Na drugiej słuchawce nie mamy już nic, natomiast pałąk, no cóż, wykonany całkiem fajnie, tutaj dość miękki. Jeśli chodzi o tendencję do ściskania, wydaje mi się, że nie mają dużej, więc powinny być wygodne. No i same nauszniki są dość miękkie, natomiast nie ma tego wypełnienia zbyt dużo, więc zobaczymy po prostu w praktyce, jak to się nam sprawdzi. Dobrze, same słuchawki jak na te niecałe 200 zł robią wrażenie całkiem fajne. Oczywiście dużo też determinuje jakość dźwięku, ale zobaczmy sobie, co my tu jeszcze ciekawego mamy. To jest jakaś ulotka, inne produkty firmy Arctic. Coś takiego mam, to Wam kiedyś pokażę. Tutaj pewnie znajdziemy jakieś okablowanie. No właśnie, mamy kabelek micro USB, USB do ładowania wewnętrznej baterii. Poza tym instrukcja. I mamy tam jeszcze jakieś etui, już je wydobywam. Moi drodzy, jest to takie etui chyba z ekoskóry, logo Arctic. Mamy ściągacz i możemy sobie te słuchawki po prostu bezpiecznie przetransportować w takim etui. Tak więc to byłby cały zestaw. Słuchaweczki prezentują się całkiem fajnie. Przetestuję je głównie na smartfonie, przy słuchaniu muzyki, a także w grach smartfonowych. I za jakiś czas widzimy się w recenzji, gdzie poznacie moje wnioski z tych testów. W międzyczasie zapraszam Was na mojego Facebooka i do oglądania innych filmów. Pozdrawiam Was, cześć!